Mamy awarię bębna. Się kole bota i nie chce się obracać. No więc zaczynamy rozkręcanie. No więc zaczynam rozbierać praleczkę. Jeszcze muszę te kabelki podpinać i będę mógł potem wykręcę te amortyzatory. Tu jest jeden, tu jest drugi i będę mógł wyjąć ten bęben, żeby go rozpołowić.
To się stało. Jeśli chodzi teraz o łożyska i o ten trojak, to średnica starego trojaka, tego czpienia, jest większa niż średnica tego nowego. Jeśli chodzi teraz właśnie z tymi łożyskami, to jest tak. To łożysko jest tym głównym łożyskiem, które będzie tutaj. I ono pasuje do tego trojaka. I zewnętrzna średnica tego łożyska jest taka sama jak starego, tylko wewnątrz jest inna. Jeżeli chodzi o to małe łożysko, które będzie tutaj, to zewnętrzna część tego łożyska jest mniejsza niż zewnętrzna starego. Czyli nie pasowałoby mi tam do... Nie pasowałoby to tutaj w tym miejscu, więc musiałem zamówić drugie łożysko, którego średnica wewnętrzna jest taka sama jak tego, a zewnętrzna taka sama jak tego.